jest to 13. Zakładam, że nie pechowe, jak najbardziej. Ale na samym początku, kiedy tutaj jesteśmy, chciałbym was przede wszystkim wszystkich serdecznie przywitać. Nie wiem, czy morsów wita się gorąco, czy zimno. Natomiast na pewno bardzo serdecznie. Chciałbym, abyśmy w tym momencie, na początku tej naszej imprezy, uczcili minutą, taką chwilą ciszy jednego z pomysłodawców, właściwie twórcy tej imprezy. Niestety w tym roku, właściwie już kilka miesięcy temu, odszedł od nas Mariusz Walczak, ratownik wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. To on stworzył białoborskie zadłużenie. Zostawił nas, a jeszcze mógł z nami być. To jest niezwykle dla nas smutne wydarzenie, ponieważ to był niesamowity człowiek. I nawet kiedy on już organizacyjnie nie odpowiadał za zanurzenie, to zawsze z nami był. Zakładam, że dzisiaj też gdzieś z nami jest. Chciałbym, żebyśmy go przez chwilę uczcili, ponieważ był wspaniałym ratownikiem, wspaniałym człowiekiem, uwielbiał morsowanie. To jest człowiek, którego również mi osobiście bardzo brakuje. Także uczcimy Mariusza chwilą skupienia i pamiętajmy o tym. Ratownik ubrany w piankę, ubrany w kombinezon, w kamizelkę, podchodzi do takiej osoby i próbuje ją wydostać na brzeg, ponieważ sama ma duży problem z ewakuacją, z wydostaniem się ze względu na duży stopień wychłodzenia. Dobrze, ratownik wodny będzie miał za zadanie wydostać taką osobę z wody, ze zbiornika wodnego do brzegu. Co się dzieje z taką osobą po wydostaniu? Pamiętajmy, żeby taką osobę osuszyć, dać jej coś ciepłego do ubrania oraz tak naprawdę zadbać o jego termikę, o jego stan organizmu. W tym momencie przyjeżdżają do nas ratownicy karetką, którzy będą mieli za zadanie przejąć osobę poszkodowaną, która została wyciągnięta na brzeg. Także naprawdę wielki szacunek dla morsujących, którzy wchodzą i potrafią 15 minut wytrzymać w tej wodzie. Wchodząc wychłodzoną osobą do karetki, do samochodu, do nagrzanego pomieszczenia też nie jest dobrze. I gorące brawa dla ratowników za uratowanie jednego z naszych. Oby nigdy morsom nie była potrzebna taka pomoc.